Członek partii to osoba, która dyskutuje, mówi, udowadnia, broni swoich racji. Ale kiedy podejmowana jest decyzja, partia działa jako jedna osoba. To jest centralizm demokratyczny z leninowskimi żądaniami. Po pierwsze, członek partii jest zobowiązany do działania w jednej z organizacji partyjnych. Po drugie, nie może po prostu zgadzać się z decyzją, ale musi postępować zgodnie z tym, co jest zapisane w programie partii. Musi przestrzegać decyzji partii, komitetu centralnego, zjazdu i swojej organizacji, czy to regionalnej, miejskiej, czy zakładowej. Po trzecie, musi płacić składki członkowskie, ponieważ partia istnieje w środowisku kapitalistycznym i nie może prowadzić swojej działalności bez pieniędzy partyjnych. Żądania te zostały rozpatrzone przez Stalina i gorąco polecam jego artykuł z pierwszego tomu na ten temat. Staje się jasne, dlaczego wszystko to jest wymagane i dlaczego ani sformułowanie Martowa, ani sformułowania innych mięszewików nie mogą być zaakceptowane. Lenin podał sformułowanie, które umożliwia przeprowadzenie rewolucji. Inni zasugerowali jakiś klub hobbystyczny, demokratyczny centralizm. Dotknęliśmy już tej zasady, ale teraz omówimy ją bardziej szczegółowo, ponieważ jest ona bardzo ważna dla partii typu leninowskiego. Przedstawię, jak rozumiem centralizm demokratyczny, a ty poprawisz mnie, jeśli się mylę. Tak więc centralizm demokratyczny oznacza, że dopóki decyzja partii nie zostanie podjęta, jest ona dyskutowana. Co więcej, wszyscy członkowie partii są zobowiązani do wzięcia udziału w dyskusji, wyrażenia swojego punktu widzenia, głosowania w swoich komórkach, a następnie przesłania wyników głosowania do Komitetu Centralnego i tak dalej, aż partia podejmie decyzję. Po tym, jak decyzja została już przedyskutowana i przyjęta przez zjazd, Komitet Centralny lub oddolny organ partyjny lub spotkanie partyjne zostaje ona zapisana, jest zatwierdzana, po czym jest wdrażana i musi być wdrażana przez wszystkich członków partii. Jeśli nagle członek partii nadal uważa, że decyzja jest błędna, może z nią walczyć, ale metodami partyjnymi. Może powiedzieć: uważam, że jest błędna z tego i tamtego powodu i prowadzić dalszą agitację na ten temat. Jeśli nie przeszkadza to we wdrożeniu przyjętej decyzji, ale ponieważ żadna inna decyzja nie została jeszcze przyjęta, wdrożę tę. Może on prowadzić kampanię w ramach partii, a partia w stosunku do wszystkich innych działa jako jedna. Zasada demokracji jest rozumiana w ten sposób, że każdy może zainicjować proces rozważań, dyskusji, debaty. Każdy może przedstawić program zmiany, ulepszenia w imieniu własnym lub swojej komórki lub organizacji. A centralizm w tym sensie, że kiedy decyzja jest podejmowana i jest przyjęta przez zjazd, zgromadzenie lub inny organ zarządzający, jest już ona bezwarunkowym prawem. I tutaj ważne jest, aby demokratyzm wyrażał się w centralizmie. Możesz dyskutować, możesz rozmawiać. To jest twoja osobista opinia, ale wspólna opinia, wspólne stanowisko musi być realizowane przez wszystkich. To jest demokratyczne. Demos to lud, demokracja to władza większości ludu. Podsumujmy. Centralizm demokratyczny. Każdy członek partii, przedstawiając pomysł lub propozycję, dyskutuje, mówi, udowadnia, broni, przekonuje. Ale kiedy decyzja jest podejmowana na walnym zgromadzeniu, partia działa jako jedna osoba, w tym CI, którzy byli temu przeciwni. Nie przeszkadza im to próbować przekonać towarzyszy na następnym zebraniu, ale muszą to robić otwarcie i metodami przyjętymi w partii, i tylko w partii, i dopóki nie przekonają towarzyszy, muszą przestrzegać decyzji podjętych przez partię. Partia proletariatu polega na klasie robotniczej. Lenin powtarzał, że partia opiera się na swojej klasie. Jeśli nie czytasz Lenina, jeśli nie rozbierasz na czynniki pierwsze tego, co on pisze, wydaje się, że to tylko proste słowa. Gra słów. Partia może zgnić, komitet centralny też może zgnić, tylko klasa nie może zgnić. I z tego powodu im wyraźniej partia opiera się na klasie, im więcej ludzi jest reprezentowanych w partii, którzy wyrażają wolę klasy, tym skuteczniejsza jest partia. Dlatego partia musi opierać się na klasie. Poleganie partii na klasie robotniczej musi być odzwierciedlone w organizacji samej partii. Partia musi mieć centralne organy, w których większość stanowią robotnicy. Lenin powiedział, że jak najwięcej robotników powinno być włączonych do Komitetu Centralnego, jego pisma o tym wyraźnie mówiły. I to nie robotników, którzy służyli w Związku Radzieckim przez długi czas i stali się biurokratyczni, ale robotników stojących przy maszynach. Bo to oni teraz są robotnikami i dlatego teraz muszą przychodzić i podejmować decyzje bez odrywania się od materialnej podstawy. Nie wymyślamy, tylko wyrażamy interesy klasy robotniczej,
ponieważ to ona jest bardziej zainteresowana tą budową niż ktokolwiek inny i lepiej zorganizowana niż ktokolwiek inny. Dla Lenina robotnicy fabryczni są głównym źródłem siły i prawości partii. To jest jej podstawa. Partia musi podejmować decyzje. Lenin często powtarzał to zdanie w swoich pismach i przemówieniach. Nie chodziło mu o coś abstrakcyjnego, ale o to, że każdy członek partii nie tylko może, ale jest to jego obowiązkiem. Że jeśli widzi, że coś można poprawić i ulepszyć, to jest zobowiązany do zainicjowania tego procesu zgodnie z zasadami przyjętymi w partii.